Witajcie w wielkim maratonie azjatyckim, w którym porównuję ze sobą Hongkong, Tajlandię oraz Wietnam. Dziś porównamy sobie hotele w tych państwach i zobaczymy, na co pozwoli nam konkretny budżet. Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej i w którym hotelu przysłowie karaluchy pod poduchy można traktować dosłownie? Sprawdźmy! A, witam, dzień dobry, chętnie pokażę, Witam, ja tu na room tour, ojej. Odklejona Warszawka, tutaj zapraszam pokazać trochę biedakom, jak się żyje w luksusach. To jest moja bestia, tutaj centrum zarządzania internetem. Widzimy wszystko, klimatyzacja nie działa, ale... Ale robi wrażenie. Ej, wiatrak wieje fajnie akurat. Najlepszego nie widzieliście, tutaj bardzo. Kosz na śmieci. Szafa widzę. I Philips, to po dziadku, ale kiedyś sprzedam. Ale antyk. Wygląda na wartościowy antyk, tak. No i tutaj uwaga, krzyk. O, ozdoby też zadbałeś, widzę. Ozdoby, tak. To portret mojego przyjaciela Denitrozyniaka. Chudy jak wieszak kiedyś. Ostatni krzyk mody, upierdolone lustro i kibel połączony z prysznicem. To jest najgorsze, nie? To jest, słuchajcie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Nienawidzę tego. To bierzecie sobie ale to jest praktyczne, bo potem was przyciśnie. No i możecie sobie od razu usiąść, albo możecie dwa w jednym w ogóle robić, że nie musicie tracić czasu. Hongkongczycy są bardzo praktyczni pod tym względem. I jednocześnie macie ten sam system, co w Dubaju, czyli możecie sobie podmyć kupę na przykład. Jak chcecie, oczywiście. Idziesz przez trzy w jednym. No. To jest smart. No. A akurat do tego to się może przydać. Do tego to się może przydać. Tylko do tego, nie? To macie tutaj generalnie kibel połączony z kabiną prysznicą, że to jest wielka kabina prysznicą. Tak, tutaj macie upływ wody. I nie ma okien. Po co komu okna? Nie ma okien. No, w ogóle też mamy pokój przy samym wejściu dosłownie, ale jest na pewno motywacja, żeby nie siedzieć za dużo w hotelu i będziemy wychodzić stąd. Myślę, że jak najszybciej. Myślę, że już chodźmy stąd, bo już mam dosyć tego miejsca. O, jest suszarka. Baby suszarka. Warto zaznaczyć, że nie szukaliśmy wcale najtańszej opcji. To nie jest najtańsza opcja, tylko po prostu hotele, hostele w Hongkongu bardzo często tak wyglądają, no nie? I tutaj jest bardzo dużo miejsc tego typu. No mamy co mamy, ale przynajmniej... Mamy siebie, to mamy wszystko. I miłość jest najważniejsza i przetrwa. Pieniądz został w kieszeni, więc... O, widzicie? To są baby. Miłość, pieniądz. No i wszystko jasne. Można zakończyć tego vlogu. Można zakończyć tego vloga. Prawda została powiedziana. Cześć. No i takie przyjemności, moi drodzy, mamy za 270 zł za noc. Dajcie znać, czy byście się skusili. Ej, ale było bardzo miło. Było bardzo miło. Generalnie pierwsze 3 dni były najgorsze do przetrwania, bo czułam, że karaluchy po mnie łażą i czułam się taka brudna. No i było strasznie ciemno. To był duży minus, że nie mamy tutaj okna w tym pokoju, więc po prostu pobudki to był jakiś dramat. Nie mogliśmy się dobudzić, ale z czasem się przyzwyczailiśmy i szczerze, łóżka wygodne, dało się spać generalnie. Nie narzekam, myślę. Miła obsługa. Pani bardzo miła, zrobiła nam pranie. Dziennie mówiła dzień dobry, jak wychodziliśmy z pokoju, więc ogólnie spoko. Myślę, że dużo gorzej mogliśmy trafić. Ta łazienka nawet nie przeszkadzała aż tak, jak myślałam, żeby nie przeszkadzać. Szczerze mówiąc, nie było źle, patrząc na to, że jest to prysznic od kibel. To naprawdę było przyzwoicie, szybko schła, więc jak wchodziłam tam w paru godzinach od kąpieli, no to już było sucho, dało się żyć. A bałam się, że będzie się robiło takie błoto i w ogóle będzie nie do życia, a było naprawdę w miarę. Nit. W Hongkongu generalnie jest straszny problem, jeśli chodzi o mieszkania. Te mieszkania są strasznie drogie i często bardzo małe. To nawet widać po naszym hotelu, że faktycznie za duże pieniądze, w porównaniu do innych krajów azjatyckich przynajmniej, dostaliśmy tak naprawdę taką małą klitkę. I szczerze mówiąc, nie wiem jak ty, Tomek, ale ja mam tak na przykład, że jak wstaję, to wszystko mnie spędzi, że czuję, że tak nie do końca higienicznie jest w tym pokoju. Też masz takie wrażenie, czy to tylko ja? Może delikatnie. Nie wiem, ja mam tak, że wstaję, że to wszystko mnie spędzi, wiecie, takie uczucie, że no tak brudno i niefajnie generalnie. Ja mam inny próg brudu, mam wrażenie. Tak, inny próg brudu mam zdecydowanie. Natomiast czuć to, że jest tutaj straszny problem z tymi mieszkaniami, że jest to generalnie ogólnokrajowy problem, że jak jesteś biedny w Hongkongu, no to masz problem, generalnie, no masz problem.
obiecali nam, że przywiozą nas łódką na floating market. Na zdjęciach wyglądało to genialnie, że wiecie, macie takie łódki. No pokażę wam tutaj zresztą, jak to wygląda na zdjęciach. Meanwhile rzeczywistość jest trochę bardziej szara, bura i ponura. Wiecie, w sumie to średnio to wygląda. Wygląda jak market, a nie jak floating market. No w sumie floating część jest tutaj, tutaj nic nie ma, a tam jest zwykły market. Daliśmy się chyba na kasę, nie pierwszy, nie ostatni raz w Tajlandii generalnie, a jesteśmy tu dopiero drugi dzień. Zgadza się, no a powinniśmy być tak, że łódeczką podpływamy do spływających i z łódki robimy transakcje. No tak to wyglądało na zdjęciu. Tak to wyglądało, a tu mamy pieszy market, trochę inna atrakcja. Wystarczająco, tak, żeby turyści wydali pieniądze. Sprawdźmy, czy warto wydać. Czy to można zjeść? Żółwika? Straszne. Jemy żółwika? Nie, nie wolno żółwi jeść. Żółwika? Żółwie przyjaciele. O, ale patrz, tutaj pani ma taką łódeczkę. Jakby było z 50 takich, to byłby floating market. Myślę, że tak. Chodź, zobaczymy, co dalej. Och, kaktusie. Kici. Co tu robisz? Wygląda, o, patrz, pan ręcznie maluje. Tak, pan sam maluje. Ej, z naszymi kotkami. T-shirt painting machine. Kurde. No, można by zlecić i jutro przyjść po nasze kotki. No, ale mega. Mega utalentowany pan. Nie być taki. Z chłopcami? Tomek jest fanem azjatyckich chłopców. Nosiłbyś w takim pieniądze? Wszystkie pieniądze, które mam, bym w nim nosił. Moi drodzy, zobaczcie nasze mieszkanie w Bangkoku. Zapraszam. Jak widzicie, w Bangkoku się powodzi. Piękne, wielkie łóżko, wielka kanapa. W ogóle to, ile tu jest przestrzeni. W porównaniu do hostelu, w którym byliśmy, jesteśmy po prostu w szoku, nie? Jesteśmy w szoku, bo w hostelu mieliśmy ciasną klitkę, a tutaj w wielkości naszej klitki jest na przykład to, co mamy za tą kotarą. Sala z jacuzzi, niesamowite. Ogromne, ogromne łóżko, że to jedną noc spędziliśmy, jest bardzo wygodne, bardzo dobrze mi się spało. Nie wiem, jak tobie, Tomek? Zajebiście mi się spało. Tutaj, tak dopowiadając, 40 metrów kwadratowych mamy około, nie? I to są te same pieniądze za dobę. To warto zaznaczyć, że są te same pieniądze za dobę, co prawda. Widoczek nie jest jakiś wybitny i ten balkonik też nie zachwyca, jak widzicie. No, jest taki, żeby być, więc widoczek nie zachwyca, ale jest wystarczający. Ważne, że są duże okna, czyli też coś, co w ogóle nie zostaliśmy w naszym hostelu. Tutaj mamy giga, fajne, giga duże okna, więc super. Jacuzzi, no to jest w ogóle win. Dużo miejsca na przechowywanie wszystkiego, oczywiście, zobaczcie tutaj. Półeczki, wieszaczki, szlafroczki, kapcie, safe, latarka. Nie wiem, po co nam latarka, ale mamy latarkę, jakbyśmy nie chcieli. Odpowiadaj na pytania. Na nocne polowanie, jakiś wyjść. Prawdopodobnie w tym miejscu będzie nagrywany wasz ulubiony podcast z Grzyt. Być może, albo twoje makijażowe centrum dowodzenia. Tu dużo miejsca na porozkładanie pierdół, tak, stacja ładująca, ośmiorniczka, na podłączanie mikrofonów, tak, kamer. Wszystko tutaj. Wszystkiego. W zapraszam tutaj. I bo tutaj najlepsza jest kreatyna od KFD. Tak, warto zaznaczyć, no, kodem przejazd jest zniżka. Wozimy ją z Polski ze sobą. Zapraszam tutaj łazienka. To jest bardzo fajna, bardzo duża. Na parę sekcji się dzieli. Sekcja kibel, sekcja toaleta i sekcja prysznic. No i dalej sekcja jacuzzi. Nie wiadomo. Dużo miejsca, jest klima. I zajebiście działa. My ją musieliśmy na jeden tutaj ustawić i na 22 stopnie jest mega chłodno i fajnie, i wieje zimnym. Tutaj jest, mamy lodóweczkę też, można sobie coś wrzucić. Fajne. Mamy opcję na śniadanka, jakbyśmy chcieli. Bardzo fajna jest restauracja na dole, spory wybór śniadań, generalnie wyglądają bardzo dobrze. Niesamowite jest to, że to jest zwykły pokój hotelowy, nawet taki z plusem, no bo ta sekcja łazienkowa jest naprawdę duża, ale przez to, że z Hongkongu tu przebijamy, to jesteśmy nieobiektywni i wskimieramy się 100 razy bardziej. A tutaj to i tak nie jest, wiecie, to nie jest jeden z lepszych hoteli w Bangkoku, ani nic takiego. My braliśmy gdzieś tam taki, żeby był rozsądny cenowo. To jest ten sam rzęd cenowy, co właśnie w Hongkongu, czyli około tam, nie wiem, 300 za dzień. Dobry, moi mili, czekałam na was. Zapraszam do mojego pokoju w Wietnamie. Spójrzcie tylko na to. Poczekaj, czekaj, kameramen. Gdzie idziesz? Spójrz na to. O, widzisz to? Dopiero szedłem do pokoju. Wow! Bardzo duże łóżko. Giga duże, serio, zmieściłoby to się z 8 osób chyba. Także po imprezie idealnie na takie łoże. Nie ma to nic wspólnego z naszymi planami. To jest chyba największe łóżko, jakie widziałam w życiu, wiecie? No ale zobaczcie, dużo miejsca tutaj mamy. Oczywiście telewizor standard, widok na miasto. Żyjemy w ogóle w samym centrum. Co robisz? Nie zapłacę ci.
Tak, za darmo lata robię jak frajer. Dobra, co wróćmy do tego, że mamy widok na miasto. Na miasto. Powiem wam, że tu cholerę skuterów, zresztą nawet Tomek teraz łapie, ile ich tam jedzie, ale to nawet nie oddaje tego, ile ich tu w serio jest na ulicach. Patrzcie tu na stacji benzynowej, tu są same skutery, nie? Naprawdę, to jest po prostu miasto skuterów, albo tak. Kraj, nie wiem, bo trzeba by jeszcze do Hanoi, do ulicy pojechać, zobaczyć jak to jest, ale w Ho Chi Minh jest ich cholerę. Tak, widok mamy na miasto, tutaj priorytetem było, żeby to było blisko do wszystkiego. Żeby tutaj też dużo się działo dookoła, żeby było życie. No ale jak widzicie, bardzo duży pokój z bardzo dużym łóżkiem. Dodatkowo toaleta, bardzo ładna, wyłożona marmurem. Tomek czytał dzisiaj i mówił o tym, że w Wietnamie podobno nie korzysta się z papieru toaletowego, tylko używa się tych takich podmywaczy, które też zresztą były i w Tajlandii, i w Hongkongu. W publicznych ponoć tak ma być, no tak napisali. Na lotnisku na razie był papier i u nas potem też jest papier, więc zobaczymy, czy twoja teoria nie zostanie obalona. To nie moja, to ktoś w internecie napisał, kochanie, ty wierzysz, wiesz, co w internecie piszą? Ale ty ją przekazałeś dalej, to jako influencer chyba bierzesz odpowiedzialność za to, co mówisz, czy nie? Ale to na odcinku to ty powiedziałeś, ja nawet nie chciałem tego widzom mówić. Ja powiedziałam, że ty co ich kibel obchodzi, no to ty bierz odpowiedzialność za to, co powiedziałaś widzom. Ja powiedziałam widzom, że ty jakieś farmazony gadasz tylko. No i widzicie, to takie dobra. Właśnie z babami. O, lustro, wow, ale mam wielką łapę. Nie, no łazienka bardzo, bardzo tak. Przyjemna, jest suszareczka, jest duże lustro, duża kabina, duży kibelek. Do tego, milutko. To co mamy, to mamy tutaj siłownię, mamy bar, mamy basen, dostaliśmy voucher na masaż, co prawda voucher na 100 tysięcy, tak? Dongów? Dongów. Czyli to jest mało. To jest, nie 2 wiem, miliony to 330 zł. No to jest bardzo mało. 300 zł, to 100 tysięcy. 15 zł? Trzeba przy mniej chyba. Dobra, to mały voucher, ale jest w każdym razie. Ale warto zaznaczyć, że zapłaciliśmy za ten hotel około 300 zł za noc, prawda Tomku? 2100 za tydzień. Około 300 zł za noc, także tak jak za poprzednie hotele. No i moim zdaniem ten na razie chyba jest najlepszy. Zobaczymy jeszcze jak lokalizacja, dużo takich innych rzeczy. I chyba czas za chwilę na jakieś podsumowanko. Patrzcie w ogóle, co Tomek wczoraj odkrył. Niepozorna kurtyna, prawda? Ale nic bardziej mylnego, ponieważ za tą kurtyną jest tajemne przejście, które prowadzi nas na balkonik. Także mega fajnie, można sobie wyjść, żeby nie wypaść, to jest wysoka szyba. Posłuchać jak trąbią, bo Wietnamczycy jakoś wyjątkowo głośno nie tylko się komunikują, ale też jeżdżą, jak się okazuje. I tu cały czas trąbią, od 7 rano słychać. Tak, tak, tak. Oni puszczają sobie jakieś komunikaty. Ewidentnie. Ale balkonik mamy, jakbyśmy chcieli posłuchać trąbienia w nieco wyższej jakości, no to jest. To jest miły dodatek do pokoju zawsze. Dokładnie.